Okej, okay, cześć, witam wszystkich. Cześć. Możemy tutaj chwilkę zaczekać, aż ludzie się zaczną zbierać. To ja zacznę tutaj takim wstępem. Bardzo miło mi Was dzisiaj tutaj gościć i bardzo cieszę się, że zdecydowaliście spędzić kolejny jesienny wieczór właśnie w naszym towarzystwie. Przy teoretycznie trzecim z pięciu webinarów poświęconych tematyce promowania biznesu fotograficznego. Dla przypomnienia, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o minisesjach i o tym, jak na nich zarabiać więcej z Anną Gajdzińską, a całą rozmowę możecie zobaczyć na naszym fanpage'u Fotonesto, ponieważ tam ona została zapisana. Dobra. Więc tak, temat dzisiejszego spotkania brzmi: fotograf jako przedsiębiorca, jak połączyć sztukę z biznesem, jak zdobyć pierwsze zlecenia fotograficzne i zbudować atrakcyjne portfolio. A do rozmowy zaprosiliśmy Marikę Wrońską. Cześć Marika. Cześć, witaj. Miło mi bardzo, dziękuję bardzo za to zaproszenie. To nam bardzo miło, że zgodziłaś się tutaj właśnie uczestniczyć w tym live'ie. Więc Marika zajmuje się fotografią rodzinną już od 2014 roku. Fotografuje rodziny w ich naturalnym środowisku, a także uczy innych fotografów, jak łączyć fotografię ze skutecznym prowadzeniem swojej działalności. I o tym też właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja nazywam się Anna Dudar i zajmuję się marketingiem w firmie Fotonesto, które jest właśnie organizatorem tego wydarzenia. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, Fotonesto to polska aplikacja, która umożliwia fotografom przekazywanie zdjęć klientom w postaci pięknych galerii internetowych zabezpieczanych hasłem oraz sprzedaż zdjęć właśnie w internecie. W komentarzu tutaj za jakiś czas albo już teraz powinien znajdować się link, poprzez który możecie założyć bezpłatne konto i czeka też tam na Was mała promocja. Także możecie tutaj też to przetestować w międzyczasie. I jeśli chodzi o pytania, to możecie je zadawać przez cały czas, ale my odniesiemy się do nich na końcu, ale śmiało możecie je zadawać przez całą naszą rozmowę. No dobra, to przejdziemy do pytań. Już oddaję głos Marice. Więc Marika, czy zajmowałaś się czymś innym, zanim zaczęłaś prowadzić biznes fotograficzny? No właściwie moja historia potoczyła się w ten sposób, że już będąc na studiach, w trakcie studiów psychologicznych, chciałam być psychologiem dziecięcym, wiedziałam, że nim nie zostanę, jak to pewnie wiele osób idzie na studia z jakimiś tam marzeniami, myślami, a okazało się, że ten zawód kompletnie nie dla mnie. I tak naprawdę w takiej pracy, oprócz tego, że na studiach były to jakieś tam prace dorywcze, to po studiach pracowałam rok na uczelni. I jako, że byłam totalnie zagubiona życiowo, właśnie nie wiedziałam, co chcę robić w życiu, wiedziałam, że chcę mieć rodzinę, więc na tą rodzinę postawiłam razem z mężem i tak naprawdę ta fotografia pojawiła się dopiero po jakimś czasie. Ona była obecna właściwie od wielu, wielu lat. Gdzieś tam te zdjęcia się przewijały, bardzo lubiłam robić zdjęcia, rozwinęłam się przy własnych dzieciach i dzięki nim tak naprawdę one ujrzały światło dzienne, dzięki Facebookowi tak naprawdę, bo to był w tamtych czasach, już 8 lat temu, takie główne medium społecznościowe. Więc tak naprawdę zawodowo bardzo krótko gdzieś tam w zupełnie innych tematach się obracałam, natomiast fotografia już te 8 lat jest ze mną. A jak wyglądały początki Twojej działalności fotograficznej? Czy od początku wiedziałaś, że właśnie chcesz zajmować się fotografią rodzinną, czy to jakoś tak wyszło w międzyczasie? Znaczy, zawsze chciałam pracować z dziećmi i tak naprawdę to wyszło bardzo naturalnie, że akurat w ten temat postanowiłam, na ten temat postanowiłam postawić wszystko. Natomiast zaczęło się w ten sposób, że zupełnie tak naprawdę przypadkowo. Po prostu to klienci do mnie zapukali, a nie ja do klientów, ponieważ zrobiłam zdjęcia przyjaciołom w ciąży, jednym, drugim i po prostu oni opublikowali zdjęcia. Bez żadnych w ogóle, ja to zrobiłam z przyjemnością, bez żadnych w ogóle
przypuszczeń, że to się może w ten sposób potoczyć, aczkolwiek no gdzieś wiadomo, jakieś tam marzenia z tyłu głowy dalekie były, natomiast po prostu ludzie zaczęli pytać, kto robił te zdjęcia i że też chcą taką sesję. Więc ja właściwie z dnia na dzień zostałam postawiona trochę przed taką decyzją, czy wszystko postawić na jedną kartę, skoro i tak nie wiem, co chcę robić w życiu, bo to był mniej więcej taki czas, czy nie. No i gdzieś, nie wiem, skąd ta odwaga była, ale po prostu w to poszłam. Więc tak to wyglądało. I tutaj właśnie medium społecznościowe, tak, jakim jest Facebook, wtedy bardzo mi pomógł, bo przez pierwsze tam 3-4 miesiące po prostu wrzucałam tylko na fanpage, jeszcze nie było strony internetowej, to wszystko wiadomo, potrzebowałam trochę czasu, natomiast właśnie dzięki tak naprawdę Facebookowi to zaczęło powolutku sobie śmigać, więc jestem, zawsze mam duży szacunek do mediów społecznościowych jako bezpłatnym tak naprawdę, jako bezpłatne narzędzia do promowania się. Czyli bo moje kolejne pytanie właśnie było, jak zdobyłaś swoje pierwsze zlecenie fotograficzne, no ale to już właściwie tutaj... Dokładnie, trochę ono samo zapukało, więc też poprowadzę też warsztaty i często właśnie dziewczyny pytają, jak to było na początku i właściwie ja od razu przeszłam do płatnych zleceń, bo byłam w takiej sytuacji życiowej, w której po prostu byłam totalnie zmotywowana do tego, żeby po prostu na tym zarabiać, żeby to był mój zawód. No, to były ogromnie duże marzenia, tak? To też nie było tak, że ja od razu wierzyłam w to, że to się uda, ale marzenia były, cel był i gdzieś po prostu tak to wszystko się potoczyło, także taki był mój start. Ale pytałaś o to, czy zawsze chciałam rodziny, to właściwie tak. I robiłam trochę ślubów, tak naprawdę były takie 3 sezony, w których tych ślubów było całkiem sporo, ale zawsze je łączyłam z rodzinami i tak naprawdę przedsiębiorcze myślenie doprowadziło mnie do tego, żeby postawić tylko na jedną dziedzinę, ponieważ okazało się, że śluby na tamten moment kompletnie mi się nie opłacały, przeliczając różne tam stawki za godzinę, to myślę, że możemy to rozwinąć przy właśnie innych przedsiębiorczych jakichś takich pomysłach, które można wdrożyć w swoją firmę. Ale to właśnie takie przedsiębiorcze myślenie mnie nakierowało na to, żeby postawić wszystko na to, co czuję i na to, co po prostu się okazało, że jest dla mnie bardziej też opłacalne finansowo. I też się właśnie pewnie wyspecjalizować właśnie w jednym... Znaczy są różne teorie i uważam, że nie ma tutaj jednej ścieżki. Też warto zawsze zapytać siebie samego, co my czujemy. I ja jestem taką osobą, która rzeczywiście, ja lubię postawić wszystko na jedną kartę, lubię się wyspecjalizować, ale są osoby, które by tak nie mogły, bo by się zanudziły, a ja z kolei, ja się w tym odnajduję, więc też polecam właśnie spytać siebie samych, tak, co nam odpowiada, z czym się dobrze czujemy, bo to jest nasze miejsce, nasza firma i jeżeli to będzie autentyczne, to się uda. Jeżeli będziemy robić coś wbrew sobie, to prędzej czy później coś zacznie nie działać. A powiedz mi, gdzie ogólnie polecasz teraz ludziom właśnie szukać klientów, potencjalnych klientów? No bo rozumiem, że w Twoim przypadku te 8 lat temu, tak, no to był właśnie Facebook przede wszystkim, ale właśnie, nie wiem, no teraz trochę pewnie też to wszystko się zmieniło, to czy polecałabyś właśnie też... Na pewno Facebook jest tutaj bardzo ważnym medium, ale czy właśnie tylko Facebook, czy właśnie gdzie może w jakiś jeszcze inny sposób, gdzie mogli szukać tych potencjalnych klientów, z początkujących fotografów? Wiesz, to znaczy w ogóle uważam, że mediów społecznościowych teraz jest bardzo dużo i też nie można być wszędzie. Znaczy można próbować, ale ja na przykład, ja z moją osobowością i z tym, że no, po prostu tego czasu też brakuje, chciałabym poświęcić czas rodzinie, musimy wybrać, gdzie chcemy być i dla mnie takim wiodącym narzędziem jest Instagram, który kiedyś już od dawien dawna, jak już byłam na Facebooku, Facebook mi służył, wiele znajomych mi mówiło, musisz koniecznie Instagram, to jest świetne narzędzie, to ja nie, gdzie ja tam na Instagram, nie rozumiałam zupełnie tego narzędzia. Do momentu, kiedy zorientowałam się, że ono jest fenomenalne pod tym kątem, że tam są żywi ludzie pod tymi hashtagami, pod lokalizacjami, że tam jest po prostu człowiek, tam jest potencjalny klient, do którego możemy dotrzeć, możemy celowo tak naprawdę dobierać hashtagi w taki sposób, żeby dotrzeć do grupy docelowej. Podczas na przykład na Facebooku to jest trochę takie, tak naprawdę nie wiadomo jak tam szukać. Tam kiedyś działały oznaczenia, dokładnie, tam kiedyś działały oznaczenia, działały udostępniania, teraz już raczej nikt tego nie robi.
Mhm. Też mam wrażenie, że na Instagramie jest troszeczkę inny klient, bardziej otwarty, chętny mhm. do publikacji zdjęć. Oczywiście nie zawsze, ja nie chciałabym tutaj generalizować, mhm. natomiast na Facebooku to się już trochę zmieniło. Już ludzie raczej wolą się nie oznaczać, wolą być anonimowi, więc dla mnie Instagram jak najbardziej. Mhm. Ale też ja zawsze mówię tak przewrotnie, ucząc innych fotografów, aby to klient, otworzyć się na to, żeby to klient nas znalazł. Mhm. To jest, wydaje się abstrakcyjne, wydaje się trudne, ale chciałabym właśnie uczulić na to, żeby zastanowić się, czy w ogóle my gdzieś jesteśmy widoczni, tak? Czyli mamy stronę mhm. internetową, czy właśnie mamy te media społecznościowe, bo zawsze wydaje mi się, że mamy takie poczucie, jak zaczynamy, że mamy za mało do pokazania, że jesteśmy jeszcze zbyt mali i to jest takie trochę błędne koło, żeby zacząć się pokazywać, żeby tak naprawdę dać temu klientowi szansę, żeby nas po prostu odszukać. A jak zaczniemy już dziś, to za te 3 miesiące już te nasze konta będą już będą jakoś wyglądać, więc polecam właśnie nastawić się na to, czy klient w ogóle nas ma szansę znaleźć w tym momencie. A jeszcze mhm. inaczej patrząc, jak my byśmy szukali kogoś, mhm. kto wykonuje takie usługi, tak? Bo też wydaje mi się, że każdy z nas lubi co innego. Jedni lubią, jak do nas zadzwoni telemarketer czy osoba, która nam zaproponuje usługę, tak? Telefonicznie, inni wręcz odwrotnie, nie odbiorą takiego telefonu. Mhm. Czy inni, czy nasz klient, czy my jako klienci bardziej szukamy poprzez reklamy kogoś, czy wręcz zupełnie nie, czy wolimy polecenie, wolimy kogoś mieć kogoś sprawdzonego, więc też zadajmy sobie pytanie, bo na przykład wiele osób reklamuje się poprzez jakieś, nie wiem, fora internetowe, jest na grupach. Ja na przykład w ogóle nie korzystam, jako ja z takich narzędzi, więc ja w ogóle nigdy też nie korzystałam, więc no też polecam w ten sposób po prostu. Jeżeli sami korzystacie, to jak najbardziej róbcie właśnie to, co na was też działa, bo to będzie autentyczne. Okej. Okay. Połączyłam chyba kilka pytań. Nie, teraz wejdziemy w troszeczkę inną tematykę, no bo taki właśnie jak jest główny temat tego spotkania, właśnie, że fotografowie to przede wszystkim artyści, no i z twojej perspektywy, na co powinni zwrócić uwagę przy zakładaniu firmy fotograficznej, jakie umiejętności powinni posiąść na początku swojej kariery? Mhm. No i jakimi cechami charakteru powinien się oznaczać właściciel biznesu fotograficznego? No bo zakładam, że tutaj dla artystów prowadzenie właśnie biznesu może być czasem pewnego rodzaju tutaj wyzwaniem. I właśnie jak to wygląda z twojej perspektywy? Mhm. Jak ty to widzisz, no bo już masz. Zacznę od ostatniego pytania, które właśnie może nas trochę zamknąć, w sensie, że nie generalizowałabym z tymi cechami, bo na przykład mnie to kiedyś bardzo stopowało, że jak ja z moją głową po prostu w chmurach mogłabym mieć firmę. Mi się wydawało to abstrakcyjne i tak naprawdę gdzieś trzeba też uwolnić się trochę właśnie z takich stereotypów, bo tak naprawdę każdy jest w stanie, wydaje mi się, to zrobić, jeśli też no, będzie miał dużą motywację do tego. I to, co moim zdaniem jest takie naczelne tutaj, to no, żeby zaprzyjaźnić się trochę z liczbami. Jeżeli nie my, jeżeli mamy na tyle umysł luźny i te liczby nam nie służą, to może mamy kogoś w naszym otoczeniu, kto mógłby nam pomóc, bo tak naprawdę mam wrażenie, że obserwując też młodych fotografów, ja miałam to szczęście, że miałam dość dużo znajomych przedsiębiorczych, którzy mi pomagali. I oni mi, tak, oni mi od początku mówili, musisz to wszystko policzyć. A widzę, że dużo osób, które zaczyna po prostu prowadzić firmę, nie zna liczb w swojej firmie. I na przykład ma ceny za sesję, które tak naprawdę jak gdyby inaczej mówiąc, nie zna po prostu człowiek swoich na przykład kosztów życiowych, kosztów prowadzenia firmy i ceny, które ustala sobie, załóżmy po prostu z sufitu, czy patrząc na konkurencję, nie mają się, nijak się mają do naszych kosztów. To oznacza, że na przykład dajmy na to, nie wiemy, ile musimy zarobić, żeby na przykład utrzymać naszą rodzinę, a mamy sesję po 300 zł. No i ile musimy tych sesji za 300 zł zrobić, żeby dojść do tego minimum, tak? Czyli kosztów, a jeszcze tak naprawdę życie, marzenia, inwestycje. Więc dla mnie to jest taki punkt wyjścia do tego, aby zrozumieć tak naprawdę, ile my jako gospodarstwo domowe wydajemy, tak? Bo każdy ma też inną sytuację w życiu. Jedni ludzie mają dzieci, inni nie mają, inni żyją z rodzicami, inni nie, inni żyją w dużym mieście, inni w małym, jedni mają kredyty, drudzy nie mają kredytów, inni mają duże potrzeby, inni mają małe potrzeby, więc patrzenie w cennik konkurencji
dla mnie jest bez sensu, bo tak naprawdę no, chcemy się wyśrodkować, ale tak naprawdę to my musimy zarobić na to, ile po prostu potrzebuje nasza rodzina i nasza firma, nasze wydatki w firmie. To jest taki punkt wyjścia na początku. Dla mnie to jest punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle poznać liczby, tak? Bo jeszcze z innej strony patrząc, każdy z nas ma też inną osobowość, inny temperament. I na przykład dla mnie zrobienie 30 sesji w miesiącu byłoby pierwszym krokiem do wypalenia się. Ja szybko zrozumiałam, że ja nie mogę pracować w bardzo dużym tempie i mieć dużo tych sesji, tylko wolę, żeby zarobić 6 tysięcy, zrobić 10 sesji po 600 zł, niż 20 po 300, przykładowo, tak? Dla mnie to był punkt wyjścia, żeby po prostu dążyć do wyższych cen dość szybko, żeby po prostu też się nie wypalić. I polecałabym właśnie spojrzeć na to w ten sposób, też poznać koszty prowadzenia firmy, tak? Bo często widzę, że nie doceniamy tego, że na przykład pudełka kosztują, aplikacja do wysyłki zdjęć kosztuje, dojazd na sesję kosztuje. To są rzeczy, których nie widać, a które są naszym kosztem i nie powinniśmy tego brać z własnej kieszeni, no tylko cena sesji powinna zawierać te wszystkie aspekty, tak? Dajemy w prezencie albumy, ale nie uwzględniamy za bardzo ich ceny i wychodzi na to, że nasz zarobek jest po prostu totalnie minimalny. Więc to i jeszcze taka rzecz, która byłaby taką chyba już radą, aby nie przeinwestowywać i jak gdyby też mierzyć siły na zamiary i nasze portfele na zamiary i też nie no nie wydawać więcej niż mamy, tak? A to też widzę, że teraz się trochę napędza ta spirala, coraz lepsze sprzęty, coraz więcej i to nie jest dobra droga, bo najważniejszy jest klient, posiadanie klienta, żebyśmy mieli ten sprzęt, gdzie wykorzystać. Więc to takie rady na początek, aby wziąć pod uwagę z przedsiębiorczego punktu widzenia. I też pewnie właśnie otaczać się warto by było na samym początku ludźmi podobnymi. To prawda, oczywiście. Też właśnie poznać właśnie od kuchni. Jak to jest bardzo cenne. Biznes i poznać ich perspektywę. Dokładnie. Ja miałam to szczęście, że właśnie jedni z moich przyjaciół mieli już firmę, założyli ją na studiach, więc to było takie w naszym środowisku no takie wow, tak, że gdzieś im to super szło i oni byli dla mnie i dla mojego męża dużym wsparciem, a właśnie jednocześnie mój mąż, no właśnie byliśmy w takim, to było, jak teraz o tym myślę, to było naprawdę szaleństwo. Mój mąż, kiedy ja byłam na macierzyńskim, mój mąż rzucił pracę, bo stwierdził, że w ogóle tam w ogóle się wypala i zaczął pomagać swojemu bratu rozkręcać firmę. I on tak naprawdę jest osobą bardziej otwartą niż ja i on chodził na różne konferencje biznesowe, a tutaj kogoś poznał i tak naprawdę ja trochę się do niego tam przyłączyłam i rzeczywiście zaczęliśmy mieć, otaczać się ludźmi, którzy no też podpowiadali i jak gdyby pokazywali nam, że nie bój się porażki na przykład, bo to jest twój kolejny stopień, nauczysz się bardzo dużo tak naprawdę popełniając błędy, a nie mając w swoim otoczeniu osób, które mają firmę, no to można się nasłuchać różnych lękowych historii o bezpiecznym etacie, co oczywiście też jest zrozumiałe dla drugiej strony, tak, że ma takie zdanie, natomiast w tym czasie, tak jak mówisz, bardzo ważne jest otoczenie, które nas wesprze i też wesprze cenną informacją, tak, jakąś poradą, kiedy będziemy tego potrzebować. A jeszcze tak się zapytam, właśnie, gdzie takich ludzi myślisz poznawać, najpierw właśnie na jakichś konferencjach, tak? Myślę, że tak. Nie mamy te... znajomość, w sensie, że jeśli nie mamy nikogo takiego wśród bliskich znajomych, to właśnie gdzie złapać kontekst, tak myślę, właśnie nie wiem, czy to jakieś konferencje, tak? Tego typu chyba spotkania najlepiej. Można konferencje, ja na przykład byłam na takiej bardzo ogólnej konferencji kiedyś Czytaj i Działaj i to była taka promocja książek, które były właśnie na tematyce biznesowej, ale też takiej trochę jak właśnie wystartować, a jednocześnie bardzo motywujące to były takie wystąpienia, natomiast teraz to, co mnie na przykład bardzo cieszy, że właśnie rynek fotografów się bardzo fajnie otwiera i są grupy wsparcia, są grupy, w których można naprawdę poznać wartościowe osoby i ja wiem o tym, że sama tak jakby z doświadczenia, że otaczanie się właśnie takimi ludźmi ma sens, dlatego też po moich warsztatach ja organizuję spotkania i grupy dla tych ludzi, ponieważ wiem, jakie to jest cenne, bo często choćby mąż na przykład najbardziej nas wspierał, to nie zawsze nas zrozumie, bo to jest bardzo specyficzny zawód, no taki no jednak specyficzny, bo jesteśmy trochę jednak mimo wszystko w pojedynkę i jednak drugi fotograf zrozumie nas najlepiej. Super, dobre. To następne pytanie moje jest, co było dla Ciebie największym wyzwaniem na początku prowadzenia biznesu fotograficznego?
właśnie kwestie, dla mnie największym w ogóle wyzwaniem, jak już, że tak powiem, padła decyzja, żeby założyć firmę, no to pierwszym dużym wyzwaniem, bardzo przyjemnym, była księgowość, którą bardzo szybko oddelegowałam. Po miesiącu mój mąż mi mówił, że to jest proste, że dam radę, to taka prosta działalność. To, no nie, spojrzał po miesiącu i to było na przykład dla mnie wyzwanie i też no, chciałabym właśnie, no teraz już chyba większość ludzi korzysta z księgowych albo, albo potrafi samodzielnie, ale żeby nie bać się delegować takich rzeczy. Więc dla mnie to. Ale takim dużym wyzwaniem jednak, które trwało więcej, to była też taka wiara trochę w to, że jednak to się uda, bo pomimo, że wierzyłam... Podejście. I takie podejście właśnie, wiara. Tak, ja ciągle miałam takie poczucie, że no dobra, ale tak działałam bardzo asekuracyjnie przez te pierwsze 2 lata. To było dla mnie takie... ciągle nie wierzyłam, nie chciałam się w ogóle nazywać fotografem, umniejszałam bardzo to, co robię. I chyba to było dla mnie takim największym wyzwaniem, które trwało jednak sporo, tak jak teraz patrzę, że gdzieś tam potrzebowałam się utwierdzić, że na pewno to jest ta droga, bo ciągle miałam takie wrażenie, że dobra, ale co będzie, gdy nie wyjdzie? Ciągle się tym przejmowałam, co się stanie, kiedy nie wyjdzie. Więc chyba to, takie przełamanie się, że to jest moja droga. Syndrom oszusta chyba tak się nazywa, że jeśli właśnie tak nie docenia się swoich umiejętności, mimo że ma się je, ale wydaje nam się, że... Umniejsza się zdecydowanie swoje. Umniejsza. Dobra, a czy masz właśnie jakieś porady, sprawdzone sposoby dotyczące tego, jak połączyć właśnie biznes artystyczny z przedsiębiorczym myśleniem? Nie wiem, może jakieś właśnie takie konkretne taktyki, które sobie wypracowałaś przez lata i może właśnie inni mogliby już tutaj skorzystać na tym. To też zależy tak naprawdę od tego, jakimi jesteście osobami. Ja bardzo zobaczyłam, że bardzo mnie frustruje, kiedy mam zaległości, więc ja sobie wypracowałam taki system pracy, że po sesji bardzo lubię, ale też mi to pomaga w mojej pracy, aby te sesje sobie po prostu od razu zrzucić i dokonać selekcji najszybciej, jak jest to możliwe, aby po prostu nie zostawiać sobie nawarstwiających się sesji. Z innej takiej tematyki już bardziej przedsiębiorczej, bardzo polecam, to gdzieś też już na jakiejś konferencji usłyszałam, żeby oszczędzać 10% swojego przychodu, bo na początku, kiedy zarabiasz 300 zł, to wydaje ci się, że to jest tak mało, że to bez sensu odkładać, a tak naprawdę odkładając 30 zł na takie konto, którego nie widzisz, nie odczujesz tego, nie wydasz tego na zakupach, a jednocześnie odkładasz sobie na jakiś cel, który sobie założysz, tak? Czy to jest poduszka finansowa na jakąś czarną godzinę, czy na przykład na jakiś sprzęt. Odkładanie po prostu, taki nawyk, bo mi się wydawało, że ja jestem osobą, która kompletnie nie umie odkładać i w ogóle bez sensu to jest, to jednak miałam sytuację, w której potrzebowałam na podatek, który po prostu tam gdzieś się nie złożyło, tak? Nie, i to mnie bardzo szybko nauczyło, że no kurczę, jak mamy to robić na poważnie, to trzeba mieć po prostu te pieniądze odłożone. A mam, no tak widzę po fotografach, że to jednak osoby, które mają głowę w chmurach, więc te 10% to jest świetne rozwiązanie, naprawdę, bardzo, bardzo polecam. Co jeszcze? No właśnie nieodkładanie. To były takie dwie chyba najważniejsze rzeczy, które myślę, że mi coś wpadnie, bo jeszcze miałam taką jakąś jedną myśl, ale czuję, że mi odleciała. Pojawi się na pewno. Ale myślę, że to są bardzo dobre porady na początek. No, myślę, że takie właśnie, wiem, właśnie. Przyjrzenie się sobie, kiedy pracujemy efektywnie. I to jest też jedna z takich, będziesz pytała o błędy jakieś, które zauważyłam u siebie, to moim takim, to właśnie tutaj mogłabym też o nim powiedzieć, nie patrzenie trochę na to, kiedy się czujemy dobrze w naszej pracy, co nam służy, a co nam nie służy. I to jest związane z naszym temperamentem, który jest wrodzony. I ja długo nie rozumiałam tego, że na przykład bardzo szybko się męczę, że jestem 2 godziny na sesji i wychodzę i boli mnie głowa i potrzebuję w ciszy wrócić do domu. I tak naprawdę gdzieś sobie wróciłam do tej wiedzy psychologicznej i mówię, no dobrze, po prostu się przebodźcowałaś, tak? Potrzebujesz mniej bodźców. I na przykład ja nie pracuję wieczorami. To jest taki mój na przykład już w tym momencie, bo kiedyś, no to wiadomo, jeszcze jak dzieci były małe, to ten czas się wykorzystywało właściwie każdą wolną minutę. A teraz wiem, że mi to kompletnie nie służy.
nie pracuję, nie ustawiam sobie kilku sesji dziennie, bo po prostu jestem potem zmęczona, sfrustrowana. Mało, tak, ale to jak gdyby ja, tak? Znam osoby, które robią kilka sesji dziennie i to je napędza, ale to jest właśnie inny temperament, więc przyjrzyjmy się sobie, gdzie nam jest okej i nie porównujmy się z innymi, bo każdy z nas jest inny i ta firma twoja będzie działać wtedy, kiedy jest po prostu spójna z tym, jak tobie się pracuje dobrze, jak ty czujesz, że po prostu jesteś efektywny, efektywna w swojej pracy. Także to ta trzecia rada. Super. Po prostu trzeba dostosować właśnie pod to, co my czujemy, nie oglądając się na innych, nawet jeśli dla innych to będzie, nie wiem, dziwne, że pracujemy w jakichś niestandardowych porach. Jeśli dokładnie. Nam dużo jesteśmy efektywni, produktywni właśnie. Dokładnie. To trzeba dokładnie iść w stronę. A właśnie jeśli chodzi o podejście do klientów, no to jak złapać z nimi dobry kontakt w trakcie sesji? W jaki sposób też ukończenie studiów psychologicznych pomaga ci no właśnie przy realizacji sesji zdjęciowych? Mm-hmm. Wiesz co, ja uważam, że w ogóle ten kontakt zaczyna się już dużo wcześniej, poprzez właśnie wspomniane wcześniej media społecznościowe, Instagram, na którym potencjalni klienci mogą zobaczyć, jak wyglądam, jak mówię, czy im odpowiadam, czy nie odpowiadam, że to już jest jak gdyby nawiązanie tej relacji następuje dużo wcześniej i to też zrozumienie tego pozwoliło mi też trochę bardziej zaprzyjaźnić się z mediami społecznościowymi, ale również kontakt w postaci maila, w postaci wysłania poradnika i nawiązania wcześniej relacji. A jeżeli chodzi o już pracę na sesji, to dla mnie takim najważniejszą rzeczą jest szacunek i praca w komforcie i psychicznym, i też takim ogólnie komforcie. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, bo tutaj widzę, że jednak często dorośli klienci zapominają o tym, że mają do czynienia z małym człowiekiem i też jak gdyby ja się bardzo dostosowuję podczas zdjęć. Pozwalam dzieciom na wyrzucenie Lego z kubła. Jeżeli ma to im, że tak powiem, ma to im pomóc, to ja im daję te 5 minut, 10. Jeżeli pokazują mi swoje choćby najbrzydsze zabawki świata, daję im uwagę, daję im zrozumienie, żeby po prostu czuły się ze mną w porządku, komfortowo. To samo tyczy się z dorosłymi, ten komfort im daję, taki, nawet im o tym mówię, że ja ich nie będę do niczego zmuszać, ja ich nie ustawiam, ja bardziej bazuję na tym, jakimi są ludźmi. Lubię ich poobserwować, ale oczywiście, żeby nie czuli się skrępowani, natomiast chcę wyczuć, czy to są osoby, które są raczej skryte i będą się gorzej czuły, kiedy ja ich tam zacznę mocniej do czegoś namawiać i bardziej podążam za nimi i widzę, że to się super sprawdza. No i też gdyby zawsze serdeczność, uśmiech i złapanie nici porozumienia. To też jest takie, że dla mnie jako osoby, która jest raczej intro, pójście do obcych ludzi, do domu jest, znaczy już teraz mniej, ale zawsze jest wyzwaniem. Kiedyś był ogromnym, ale właśnie założyłam sobie zawsze, żeby znaleźć tą nić porozumienia, nawet jeżeli wydaje mi się, że na początku, no dzieci są zawsze tym też takim, ale czasami się przychodzi i tak się wydaje, że no jest ciężko, no to można się, nie wiem, rozejrzeć chociażby po ramkach, tak? Może mają zdjęcia z jakiejś podróży, może mają jakieś ciekawe książki, może mają zwierzaka, o którego można zapytać, żeby po prostu znaleźć temat, który nas zbliży do siebie. Znaczy generalnie ta wiedza właśnie psychologiczna, no z tego co słyszę, przydaje się. Bardzo, aczkolwiek tak. Tak, myślę, że się przydaje i gdzieś ten mój plan pracy z dziećmi fajnie się zrealizował. I trochę inaczej, ale... Trochę inaczej, ale tak. Ale to dobrze. Dobrze wyszło. Wszystko jest po coś, nie? A powiedz mi, skąd na początku czerpałaś wiedzę o biznesie? Właśnie, bo wiem, że też od właśnie, pewnie od znajomych, tak? Posiadali swoje firmy, czy podobne biznesy, ale właśnie może, nie wiem, właśnie też z jakichś, nie wiem, czy książek, czy podcastów. Wtedy podcastów jeszcze, one tak dopiero raczkowały, aczkolwiek mała, wielka firma śledzę od dawna i bardzo lubię. Natomiast właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, ten mój mąż był dla mnie takim łącznikiem, bo on często chodził na konferencje, a to tutaj miał jakąś książkę, którą ktoś mu polecił i gdzieś po prostu to naturalnie gdzieś się pojawiło bardziej tak środowiskowo. I ja też tak naprawdę szukam sobie też wybiórczo tak naprawdę tematów, które no też będą, nie będą, prawda, jakimiś ogólnikami, bo to często ta biznesowa wiedza idzie w jakieś inwestowanie w takie tematy, a ja bardziej szukam takiej psychologicznej, która też bazuje na osobowości człowieka. Ale tak, ale książki jak najbardziej, ale tak. Jakieś właśnie kursy też?
Ja nie odbywałam żadnych kursów na tamtym etapie. Zupełnie nie. To bardziej było takie. To też nie było, bo to tak brzmi bardzo poważnie. To było tak naprawdę trochę takie też po omacku. To też nie było tak, że ja miałam jakąś wiedzę, z którą. To ona właściwie pojawiała się w trakcie. Czy wiedza marketingowa, ona przychodziła tak naprawdę też z moimi potrzebami. Dokładnie. Okazało się, że trzeba stronę internetową jakoś upozycjonować, więc wtedy sięgałam po jakąś wiedzę dotyczącą tego tematu. Pojawiał się Instagram, no to jakieś kursy o Instagramie, ale to tak naprawdę z czasem. Na samym początku to było takie bardzo ogólne. Czyli później już po prostu w zależności od potrzeb. Dokładnie, dokładnie. A jakie masz inne obowiązki, zadania przy prowadzeniu biznesu fotograficznego poza robieniem zdjęć? To już trochę o tym powiedzieliśmy, ale może jeszcze coś, jakieś inne właśnie zadania tutaj przyjdą ci do głowy? Znaczy, to, że tak powiem, to co jest clue, to właśnie robienie zdjęć, tak, ale również później selekcja i przekazywanie zdjęć klientom. Całkiem przyjemny obowiązek, poszukiwanie wszystkich pięknych detali, które chciałabym, żeby były wyjątkowe i teraz też fajnie ten rynek się tutaj rozkręcił. No ja też staram się chociaż tak raz w miesiącu sobie rozpisać ten miesiąc, co się udało. Co mogłabym poprawić. Właściwie zawsze z każdej jakiejś takiej trudnej sytuacji, która mnie kiedyś zdarzała, przytrafiała się, starałam się wyciągnąć wniosek dla siebie. Z każdego problemu, jakiegoś, który pojawił się z klientem, szukałam odpowiedzi w sobie, co ja mogłabym zrobić lepiej, co mogłabym usprawnić, gdzie może komunikat mógł być inny, więc starałam sobie też takie rzeczy wypisywać. I nauczyłam się też trochę, co kiedyś było zmorą i bardzo tego nie lubiłam, wypisywać jakieś cele, które teraz sprawiają mi radość. Jak mam własną firmę, to widzę, że gdzieś ona z każdym rokiem idzie jeszcze w innym kierunku, gdzie wydawało mi się, że w każdym kolejnym, że już po prostu wydarzyło się tyle wspaniałego, to tak naprawdę każdy kolejny rok uczy tego, że jednak fajnie mieć kierunek, w którym ta firma, do którego zmierza, więc to też jest taki obowiązek, który staram się, czy właściwie rytuał jakiś taki, który staram się po prostu raz w miesiącu odbywać. No i też tak naprawdę analizowanie przychodów, tak? Patrzenie na to, jak wygląda miesiąc. Jeżeli jest sezon wakacyjny, no to wiadomo, to jest akurat w fotografii rodzinnej taki najmocniejszy, tak samo grudzień, natomiast przejrzenie sobie kalendarza, jak wygląda mój listopad, jak wygląda styczeń, marzec, bo być może warto na przykład zacząć mocniej reklamować się. Oczywiście ja nie używam reklamy takiej sponsorowanej, ale chodzi mi o promowanie się w mediach społecznościowych na przykład, więc też analiza taka, bo tak naprawdę kiedy uświadomimy sobie, jaki mamy cel, na przykład ile byśmy chcieli sesji wykonać, żeby nam się wszystko spinało w naszym minimalnym budżecie i wiemy na przykład, że mamy zapisane 5 sesji, a powinno być 10, no to już wiemy, na co nakierunkować nasze działania, że może warto zrobić post, że na przykład zbliżają się święta, tak, i warto takie sesje wykonać. Więc też jak gdyby analizowanie tego, co się dzieje w naszej działalności, to jest chyba jedna z tych trudniejszych rzeczy. Jak macie jakiegoś pomocnika, nie ogarniacie, jak macie jakiegoś pomocnika, czy w postaci męża, przyjaciela, czy przyjaciółki, to warto, bo mam wrażenie, że to jest taka troszeczkę zaniedbana działka. No i też to wyznaczanie celów, bo to też chyba nie każdy robi. Tak, nie, to jest trudne. Tego. Tak. Ale ja też to rozumiem, bo ja kiedyś mi się wydawało, że to jest bez sensu, że po co, że właściwie, ale kiedy już widzicie, że to wszystko ma sens, tak, że ta firma z roku na rok po prostu rośnie, no to też fajnie już zacząć nad tym panować, jak gdyby, i zacząć ją jakoś jeszcze bardziej ukierunkowywać na tematy, które chcemy. I też pewnie jest motywacja, jak widzi się, że się osiąga te cele regularnie i motywuje to do wyznaczania kolejnych. Dokładnie tak jest. Kontrolą. Ale to też jest tak, że często cele nam się wydają odległe i duże i nas onieśmielają, bo to tak jak u mnie było z warsztatami. Ja wcześniej dostawałam już zapytania dość szybko, jak zaczęłam prowadzić działalność, ale dla mnie to było wtedy, ja mówię, no gdzie ja będę kogoś uczyć, jak ja dopiero zaczynam. Ja nie czułam się w ogóle kompletnie na siłach, ale pomyślałam sobie, ale byłoby fajnie uczyć ludzi za jakiś czas. I gdzieś to, że sobie postawiłam ten duży cel w przyszłości, w mojej głowie pojawiały się kolejne małe kroki. Co ja mogę zrobić, aby do tego za ileś lat dojść? I jak gdyby to też właśnie jest fajne, mając duży cel, podzielić go na mniejsze. I
te małe kroki już tak nie bolą, już nie są takie trudne i też przybliżają nas po prostu każdego dnia do tego większego celu. Dobra. A powiedz mi, z jakich narzędzi według Ciebie powinien korzystać profesjonalny fotograf, żeby usprawiedliwić swój biznes? Tak właśnie, co może pomóc, żeby zwiększyć produktywność, nie wiem. Dla mnie dużym odkryciem są to też, co robi Fotones, to są aplikacje właśnie do wysyłki klientom zdjęć, które są ładne, estetyczne. I co dla mnie jest mistrzostwem świata, to, że automatycznie przesyła wybrane zdjęcia po skopiowaniu do Lightrooma. To jest po prostu dla mnie, osoby, która zawsze się pomyliła, zawsze dała jakieś inne zdjęcie, to jest dla mnie po prostu raz, że oszczędność czasu, dwa, że komfort, że ja wiem, że to są dobrze zimportowane zdjęcia. Oprócz tego aplikacje takie, które usprawniają na przykład układanie feedu na Instagramie na przykład, tak? To jest na przykład dla mnie też dość duża pomoc, bo jest to dla mnie problematyczne, aby ta siatka w miarę względnie jakoś tam wyglądała. Oprócz tego ja bardzo, bardzo lubię Canva. Canva jest dla mnie taką fajną aplikacją, gdzie można szybko, w fajny sposób przygotować ładne grafiki. Dużo osób mnie pyta na stories, skąd masz takie szablony? A sama zrobiłam w Canwie i tam są naprawdę bardzo fajne rzeczy, które mi osobiście bardzo usprawniają. No i faktury online, ale to pewnie już nie jest nic odkrywczego. Także to są takie cztery, które dla mnie są moimi takimi. Korzystasz często. Tak, dokładnie. A tak z perspektywy czasu, jakie są plusy i minusy prowadzenia biznesu fotograficznego? Za co najbardziej lubisz swoją pracę, a może co w niej nie lubisz? Właśnie, wiesz, powiem Ci, że... Pomyślałam sobie, że dużo mniej jest minusów. One są może trochę bardziej bolesne, ale skupię się najpierw na plusach. Plus dla mnie uszczęśliwienie ludzi. Praca po prostu, która uszczęśliwia ludzi, to jest coś, co jest moim motorem napędowym. Ja po prostu czasem się, po prostu się tak wzruszam, że daję coś ludziom takiego trwałego. To jest niesamowite. To jest coś, co w ogóle jest taką wartością, która dla mnie jako człowieka jest po prostu czymś niesamowitym. No też to, że robi się coś twórczego, robi się coś na własnych zasadach, to też jest coś, do czego trzeba było dojść, bo na początku też niekoniecznie, trochę się błądziło z tym stylem zdjęć, trochę klienci, też nie miało się swoich klientów, ale kiedy doszłam do momentu, w którym już wiem, co chcę i też pokazuję to, co chcę i przyciągam klientów, którym się to podoba, to ta praca jest po prostu ogromną przyjemnością i to jest olbrzymi plus, przepraszam, napiję się. Oprócz tego tak naprawdę jak zaczynałam, gdzieś pojawiła się ta myśl o byciu przedsiębiorcą przez duże P, ale założenie firmy, pierwszy krok, to mnie to przerażało, tak, ta firma, że to wydawało mi się takie, że dla mnie to była abstrakcja, naprawdę, wydawało mi się, że ja tego nie ogarnę, że jak ja w ogóle przez 2 lata się utrzymam, to w ogóle będzie... No jakoś nie widziałam siebie, a w tym momencie widzę, że to tak naprawdę jest... To jest życie. I nawet ostatnio właśnie miałam taką rozmowę z takim znajomym, który właśnie ma firmę zupełnie inną, dużą firmę budowlaną i rozmawialiśmy o tym, że ciężko się odciąć od tej swojej pracy. I ja czasami jadę na wakacje i jestem zła na siebie, że myślę o tej pracy i chciałabym się odciąć, a nie mogę. I on mi taką fajną rzecz powiedział, która mi zmieniła w ogóle moje myślenie. On powiedział: Marika, ale ty się ciesz, bo ty zrobiłaś coś, co jest twoim takim jak gdyby dzieckiem i że to jest ty to zrobiłaś i nie bądź na siebie zła, że ty o tym myślisz, bo gdybyś się od tego odcięła, to by to było coś złego. I to mi tak, ja mówię, kurczę, no nigdy nie, zawsze siebie karałam za to, że ja ciągle myślę. Jestem na urlopie, a już mi głowa gdzieś tam jest przy tej fotografii i rzeczywiście, oczywiście jestem za tym, żeby ten balans mieć i szukać rzeczy, które nam dają spokój, odpoczynek, ale też przestać się karać za to, że myślimy o tym, bo tak naprawdę jesteśmy za to odpowiedzialni. I to jest też minus, ponieważ trochę nie da się tego skalować, nie da się tego oddelegować. Możemy oddelegować jakieś drobne rzeczy, ale to my jesteśmy jednak twarzami tej firmy. Jesteśmy głównym narzędziem tej firmy i to jest też minus, że jednak jesteśmy tam po prostu w tym sami i tak jak niektórzy delegują edycję zdjęć na przykład, to dla mnie to jest jakoś, ja sobie tego nie wyobrażam i bardzo to lubię, więc też nie chciałabym tego robić, natomiast jest też tak, że ostateczne decyzje
ostateczne jakieś problemy tak naprawdę, które dotyczą zdjęć, no to dotykają nas, tak, bo jesteśmy tutaj twórcami. No i to jest ten minus, z którym się musimy po prostu mierzyć, dlatego gdzieś ugruntowanie swojej pozycji jako człowieka, poczucie wartości, wartości tego, co tworzymy, jest jedną z ważniejszych prac, jaką powinien fotograf zrobić, ponieważ wtedy on będzie bardziej też asertywny, będzie wierzył w to, co robi i też krytyka będzie po prostu tylko jakąś informacją zwrotną, a nie będzie dotykać nas w środku bezpośrednio tak mocno. Także to tak z plusów i minusów. Dobra. A w jaki sposób promujesz swój biznes, to już w sumie tutaj mówiłaś, ale no nie wiem, czy może jeszcze chciałabyś dodać coś w tej kwestii, sprawdza najlepiej się w twoim przypadku, no bo rozumiem, że na początku to był Facebook, a teraz stawiasz głównie na Instagram, no i właśnie nie wiem, czy na tym Instagramie to właśnie dodajesz regularnie posty, czy może właśnie częściej starasz się być na stories, jeśli tak na przykład jak często, codziennie, czy w tygodniu, no bo rozumiem, że stories teraz są bardzo ważnym narzędziem dla fotografa, no bo klient może nas poznać, polubić, zobaczyć, czy chce z nami pracować, czy nasza osobowość też mu odpowiada. No to właśnie jak to wygląda u ciebie, a czy może też na przykład korzystasz z TikToka? Nie. Wiedziałam, że pani zapytanie nie i właśnie nie wiem, czy mogę mówić, że nigdy nie będę korzystać z TikToka, bo może kiedyś nadejdzie ten dzień. Z Instagramem kiedyś. Nie, tak, nie, na razie się... Nie, bo później zaraz wszyscy są znowu na TikToku, a nikogo tam miało nie być, a nagle okazuje się, że kiedyś było z Instagramem, bo ja sama też na początku byłam sceptyczna. Dokładnie. I wiadomo, że bezpieczniej byłoby zacząć z TikTokiem teraz. Ja kompletnie nie czuję TikToka, więc na razie tam nie chcę być, może kiedyś poczuję. Natomiast na razie Instagram i jako taki po prostu główne narzędzie, ale też do tego, aby promować osobę, a nie portfolio. Bo jak gdyby ja tutaj rozróżniam każdy z tych mediów społecznościowych jako promowanie czego innego. I na przykład Instagram jest dla mnie promowaniem mnie jako osoby, czyli właśnie tak jak powiedziałam wcześniej i ty teraz to powtórzyłaś, podkreśliłaś, że właśnie pokazanie siebie, żeby ten klient potencjalny jak gdyby miał świadomość, kogo zaprasza do domu, żeby mógł poczuć zaufanie, ale też właśnie poczuć tą osobę, bo nie jesteśmy dla wszystkich i to jest jak najbardziej okej. Tak? Jak gdyby tutaj już następuje ta wstępna taka selekcja, więc fajnie też zbudować to zaufanie poprzez narzędzia, jakie ma Instagram w sobie. Ja jestem tam regularnie i stawiam na posty tak co drugi dzień, ale stories, żeby było poza weekendami, żeby codziennie coś po prostu tam tworzyć. I dużo osób właśnie na warsztatach często rozmawiamy, że skąd ja mam na to czas i odkrywam taką tajemnicę, że ja po prostu myślę, co może mi się przydać i na przykład, nie wiem, przychodzą mi albumy, które odpakowuję, nagram sobie stories, bo mam czas. Ja nie wrzucam wszystkiego od razu, tak? Tylko po prostu sobie dzielę. Najpierw pokazuję jeden album, potem pokazuję, będę wiedziała, że mam na przykład za 3 dni nic, nie mam czasu, a jadę autobusem, no to wrzucę, bo już to mam. I jak gdyby takie już nastawienie, myślenie trochę, jak można ten feed sobie, czy tam stories wcześniej opanować, przygotować, żeby nie spędzać po prostu non-stop, tak? Tylko wiedzieć, który temat fajnie się sprawdzi. Bardzo dużą rolę u mnie gra też SEO, ponieważ wcale nie z Instagrama mam najwięcej klientów i z Facebooka, a z Google'a. I dla mnie SEO, tak, to jest właśnie dużo, co to szukuje fotografów. Zwłaszcza. Ja mówię to samo właśnie, że też poprzez bloga. Dokładnie. I tak było od samego początku, dlatego ja w ogóle sama sobie to SEO ustawiałam metodą prób i błędów i zobaczyłam, że po prostu ma to sens, tak? Dziś ta strona internetowa to jest nasz dom, naszej marki, naszej po prostu firmy. I to, co ostatnio się wydarzyło, tak? Z Instagramem i Facebookiem właśnie się śmiałam, z warsztatowiczkami, które, no właśnie ile osób tak naprawdę pomyślało sobie o nie mam strony internetowej. I właśnie warto zdecydowanie o tym pomyśleć, ale no tak jak mówię, u mnie to jest znaczne, no 60% myślę, to jest strona internetowa. Połączona z poleceniami, tak, bo to też ciężko wychwycić. Natomiast Facebook w tym momencie, no to ja mam do niego sentyment, no bo tam też jak gdyby na tym urosła ta firma, tam zaczynałam, ale tam po prostu to jest przedłużenie trochę portfolio. Trochę więcej niż na stronie, ale też już przestałam być tam tak regularnie, no bo ciężko być wszędzie non-stop tak, i tak. Często.
Wiesz, Facebook chyba jest taki bardziej informacyjny teraz. Właśnie jak chcę kogoś sprawdzić, czy dana firma istnieje, czy właśnie coś tam jest aktualizowane, żeby sprawdzić taką trochę wiarygodność, ale żeby wchodzić w relacje z firmą na Facebooku, to raczej, że dzieje się to rzadko, a już właśnie na Instagramie. No. Aczkolwiek te rekomendacje na Facebooku, to jest coś, co wydaje mi się, przynajmniej ja korzystam z tych rekomendacji w innych firmach, często na Facebooka przekierowuję, z Google na przykład strona, bo nie ma na przykład strony internetowej i to uważam też jest bardzo fajne do przyciągania potencjalnych klientów, do tego, żeby właśnie być wiarygodnym fotografem, żeby te rekomendacje zbierać i je pokazywać. Też je dużo łatwiej jest pokazać na przykład na Facebooku niż Instagramie, bo na Instagramie to już trzeba byłoby gdzieś zapisać w relacji, czy to już jest trochę trudniejsze dla odbiorcy, tak, żeby do tego dotrzeć. No tak, każde medium ma coś, tak? A TikTok ma świetne filmiki, no także... także na zasięgi, pewno... przede wszystkim zasięgi. Zasięgi, no to też. Zasięgi, które no ciężko jest wygenerować póki co gdzieś tam na Instagramie, choć mają wejść Reelsy, tak? Nie wiem, czy... Tak, tak. Chyba nie wiem, kiedy. Nie są dostępne. Nie, mnie też nie... W Stanach już rok temu, a no właśnie, nie, ale... gdzieś tam, no już cały świat, mam wrażenie, że miał Reelsy, a jeszcze zanim do tamtej Polski, ale już chodzą słuchy, że zaraz będą dostępne, więc myślę, że to też może być ważne narzędzie przy promowaniu gdzieś tam właśnie swoich usług, no ale zobaczymy to też, trzeba poczekać, aż już będą na pewno dostępne. Dokładnie. To jeszcze tak, pytanie, w jaki sposób można zmonetyzować swoją pasję do fotografii oprócz właśnie realizacji takich klasycznych zleceń, bo widziałam właśnie, byłam u ciebie na stronie, bardzo, bardzo piękna jest i widziałam też właśnie, że jest tam sklep, że też masz swoje produkty, więc jak to właśnie wygląda? Mhm. Znaczy to, powiedziałabym jeszcze coś, zanim może o tym sklepie, to o tym jak fotograf, który robi tylko zdjęcia, bo mam wrażenie właśnie, że fotografowie bardzo nie doceniają tego, że mogą dosprzedawać różne rzeczy. A oprócz tego, że mogą dosprzedawać dodatkowe ujęcia w wersji elektronicznej, co myślę jest już w miarę standardowe, to na przykład dosprzedawanie odbitek, które są tak naprawdę bardzo fajnym, tanim produktem, więc na tanich produktach często można dużo zarobić, bo po prostu klient weźmie więcej, dokładnie, weźmie 3 komplety odbitek dla na przykład rodziny, więc a to jest coś, co mam wrażenie, że jest zaniedbywane i też właśnie w aplikacjach do zdjęć, tak, można sobie te różne rzeczy po prostu dokupić, ta świadomość klienta też jest zwiększa, tak, dzięki temu, że zobaczy, że może dokupić, bo tak naprawdę dopóki taki klient nie zobaczy jakości tych produktów, to on trochę może nie wie, że warto, ale jak już zaznajomi się z tym, zobaczy, że rzeczywiście to jest dużo lepsza jakość niż w Rossmanie czy w jakimś innym szybkim punkcie, to zdecydowanie zacznie się wiązać z tym produktem. Dlatego dosprzedawanie odbitek, dosprzedawanie albumów to są rzeczy, które zdecydowanie warto. Natomiast u mnie pojawił się sklep i pojawił się w magicznym kwietniu 2020, kiedy to wiadomo, co było. No my mieliśmy tak, my mieliśmy wyjątkowo ciężko, bo mój mąż miał, w ogóle był zamknięty, jego firma, bo robi szkolenia dla fizjoterapeutów i on po prostu odgórnie był traktowany jak placówka oświatowa i on z dnia na dzień dowiadywał się, że jednak nie mogą od poniedziałku ruszyć. No więc ja gdzieś, znaczy oni gdzieś no, mieli bezpieczną w miarę sytuację, traktowali ten czas po prostu jako przymusowy odpoczynek, a mi gdzieś zaczęła głowa parować, że te wszystkie marzenia, które wcześniej się pojawiły, jak napisanie e-booka, to było takie moje od dawna marzenie, żeby spisać, połączyć tą moją wiedzę psychologiczną i się okazywało, że mi się wydawało, że to wszystko jest takie oczywiste, a się okazywało, że nie. To jest taki podstawowy błąd atrybucji, że wydaje mi się, że każdy to wie, a okazało się, że nie i pomyślałam, że fajnie byłoby, gdyby fotografowie też to wiedzieli i mogli ulepszać swoje marki. Naprawdę chciałabym, żeby każdy fotograf, który zabiera się za to, chciałabym, żeby mu się dobrze wiodło i żeby był po prostu, mógł się z tego utrzymać, mógł pracować tylko dzięki fotografii. I taki mam cel po prostu, dlatego te produkty są nastawione na bardzo konkretne rzeczy, na to, aby edukować i wspierać, ale przede wszystkim dawać konkretne podpowiedzi, jak pewne rzeczy osiągnąć. Więc tak, więc to u mnie powstało właśnie w zeszłym roku. Natomiast można pomyśleć na przykład, jeżeli jeszcze jest za wcześnie na uczenie innych fotografów, no bo też wydaje mi się, że tutaj to doświadczenie jest kluczowe, no to można pomyśleć o jakichś kursach czy
e-bookach czy warsztatach dla rodziców. Uważam, że to też jest takie jeszcze taki rynek, on chyba nie jest duży, a wydaje mi się, że każdy rodzic chciałby robić piękne zdjęcia swoim dzieciom, więc to też jest taki fajny temat. Aby po prostu w domowych warunkach na przykład super złapać dziecko, tak? Jak to osiągnąć. Także to są takie wydaje mi się sposoby, które no, u mnie się sprawdziło, żeby gdzieś rzeczywiście te odnogi, no były, teraz w tym momencie mam 3 odnogi, więc mogę już się chyba nazywać przedsiębiorcą, bo tak naprawdę no to jest... Myślę, że jak najbardziej. Kiedyś słyszałam takie zdanie, że przedsiębiorca jest wtedy, kiedy no może tak naprawdę już nie pracować i coś na niego pracuje, więc ten sklep trochę na siebie pracuje, natomiast no, w życiu bym nie porzuciła robienia zdjęć, tak, więc no taki dochód pasywny masz. Dokładnie. I to rzeczywiście jest wspaniałe. Super. To jeszcze już będziemy zbliżać się do końca, bo już jesteśmy live prawie godzinę. Ostatnie pytania i zaraz przejdziemy do pytań od uczestników, więc jeśli chcecie zadać jakieś pytania Marice, to myślę, że teraz jest też już dobry moment, żeby pomału je zacząć zadawać. A tak, ja mam jeszcze pytanie właśnie, jaki jest twój sposób na zachowanie takiego balansu w pracy? Czy udaje ci się go zachować? Bo to też bardzo różnie bywa. Więc jak to wygląda, może masz jakieś sposoby? Ja sobie założyłam już jakiś czas temu, kiedy zobaczyłam, że ten balans nie do końca jest zachowany. I co gorsza, pozornie to nie jest przeszkodą, bo kocha się to, co się robi, tak? Tylko że problem zaczyna się wtedy, kiedy przegapimy taki moment, w którym zaczynamy być zmęczeni. Więc ja zaczęłam sobie po prostu wpisywać w kalendarz urlopy. Pilnuję tego, aby ten urlop po prostu się odbył. I to jest dla mnie świętość po prostu, żeby ten urlop po prostu co jakiś czas, wiadomo, że też jest to uzależnione od pracy, od sezonowości, ale żeby ten urlop był i żeby się faktycznie odbył, bo zdarzało mi się tak, że wpisywałam sobie urlop, a potem jednak, no dobrze, ktoś się zgłosił, no to ja się uginałam. I najgorszy urlop jest jednak w domu, bo w domu to wiadomo jak jest, zawsze jesteś do roboty, zawsze jest jakaś awaria, zawsze coś się wydarzy, więc właśnie wyjazd chociażby... Gdziekolwiek, żeby po prostu odciąć się od swojej pracy, na ile to oczywiście możliwe. Natomiast właśnie dla mnie to też jest ta praca nocna. Dla mnie to był taki dość duży problem, bo ja bardzo wsiąkałam w pracę. Tak, ja sobie siedziałam i nagle z 21 robiła się pierwsza. No i to mając małe dzieci, bo tak to wtedy funkcjonowałam, no to człowiek się nie wysypiał i szybko dochodził moment frustracji, zmęczenia. Więc dla mnie to jest ten balans. I jeszcze jedną taką rzeczą, która była dla mnie dużym problemem, było to, że jak moje dzieci były w przedszkolu, teraz są już w szkole, więc też jest już trochę łatwiej, ale jak były w przedszkolu, to było tak, że ja kończyłam pracę, załóżmy o 15, a 15:10 już byłam w przedszkolu. I ja nie miałam takiego momentu, w którym zamykałam tą swoją pracę. I ja jeszcze jedną nogą w komputerze, głowa jeszcze z klientem i jestem po to dziecko i czułam się w ogóle, hej, gdzie ty jesteś? Jesteś jeszcze w pracy. I właśnie mój znajomy, przyjaciel, psycholog mi doradził, żeby sobie znaleźć ten czas, chociażby 15 minut, żeby zamknąć komputer i się wyciszyć. Usiąść sobie, najlepiej bez telefonu, bez żadnego Instagrama, usiąść sobie, popatrzeć przez okno, pójść na spacer, wyciszyć się. To było świetne. To było na tamten moment, kiedy ja byłam w takim pędzie, że wszystko było ustawione od minuty do minuty. To był taki mój moment przejścia z jednej roli w drugą. Bardzo mi to pomogło. Także jeżeli jesteś na tym etapie, to polecam spróbować. Teraz już jakoś tak wydaje mi się, że łatwiej mi naturalnie znaleźć ten balans i po prostu wiem, kiedy muszę powiedzieć stop. Widzę po swoim organizmie, że to jest czas, kiedy po prostu warto zwolnić. Myślę, że to jest coś, co trzeba sobie po prostu wypracować też właśnie na swoich błędach. Ale też mi się wydaje, że każdy z nas musi dojść do momentu, w którym się zapracuje. Bo to jest... Przychodzi moment, w którym nas to tak cieszy, że my chcemy, że to nie jest... wiadomo, no też zarabiamy. Im więcej sesji, tym większy zarobek. To jest też zrozumiałe. Wydaje mi się, że każdy z nas musi... może nie każdy, ale większość z nas dojdzie do tego momentu, w którym właśnie się nauczy, że no dobrze, to ja już wiem, gdzie jest moja granica, bo też każdy ma inną, tak? I żeby też zrozumieć, gdzie jest ta nasza granica.
Okej. A powiedz jeszcze właśnie, bo też tutaj rozmawialiśmy o celach, to jakie są Twoje dalsze plany biznesowe, czy masz teraz, nie wiem, jakieś cele na najbliższy czas, nie masz wyznaczone? Tak, ale trochę mi się przesunęły w czasie, bo chcę rozwijać dalej sklep internetowy. Ja sobie założyłam, że chciałabym, żeby tam były wartościowe produkty, nie po prostu nie idę na ilość, tylko chciałabym, żeby to były jakościowe produkty, a przygotowanie ich trochę zajmuje, więc właśnie teraz w zeszłym tygodniu kręciłam film do kursu Fotografia Rodzinna Lifestyle, taka od kuchni, żeby po prostu pokazać, jak pracuję, takie warsztaty online, które przybliżą do tego, jak stacjonarnie też te warsztaty wyglądają. No i to miałam robić w lipcu, ale po prostu potrzebowałam tego czasu, żeby jednak zrobić to na spokojnie. Więc rozwój przede wszystkim sklepu, żeby tak 2-3 produkty takie większe wchodziły co roku. I to właściwie taki jedyny duży cel. Super. No dobra, to jeszcze tutaj właśnie, jakbyś powiedziała, gdzie można Cię znaleźć, czyli na Instagramie, tak? Tak, Marika. Też. Marika Wrącka na stronie www.marikawrącka.pl. Tam jest też odnośnik do sklepu, sklep.marikawrącka.pl. Na Facebooku Marika Wrońska Fotografia. Także tutaj. To tak, to zanim przejdziemy do pytań, to jeszcze tutaj mam dla Was informację, bo razem z Mariką, Fotonesto i Marika przygotowaliśmy dla uczestników prezenty w postaci zniżek na tutaj właśnie nasze produkty, więc jeśli chodzi o Fotonesto, tutaj w komentarzu powinniście widzieć link, poprzez który założycie bezpłatne konto. Pierwszy miesiąc jest zawsze bezpłatny, a później dostaniecie 20% zniżki na kolejne 2 miesiące. Natomiast Marika przygotowała 30% zniżki na wszystkie produkty dostępne w sklepie u niej na stronie. Na 24 godziny od zakończenia tej live'a. No do końca jutrzejszego dnia. O tak, jest ustawione. Na kod Fotonesto. Dokładnie. Tak. Tutaj jeszcze widzę, że właśnie tak, ten link, jeśli chodzi o założenie właśnie konta Fotonesto, to znajduje się w komentarzach. To przechodzimy do pytań, bo tutaj teoretycznie powinno nam się wyświetlać w tym narzędziu, z którego streamujemy, ale nie widzę, więc będę tutaj czytać, bo mam podesłane pytania. Więc pytanie od Magdaleny Przyłuckiej, a jakie konkretne grupy dla fotografów by Pani poleciła? Ja powiem szczerze, że ja nie śledzę tych grup, ale wiem, że ich jest sporo. Na Facebooku są fotografowie rodzinni Lifestyle, na przykład jest taka grupa. Jest fotografia dziecięca, aczkolwiek tam jest, już w tym momencie to poszło dla mnie trochę w taką stronę wrzucania zdjęć i komentowania. Ale też na przykład kupując u mnie moje produkty, jest dostęp do grupy Fotowsparcie, gdzie ja jestem też na bieżąco tam obecna i pomagam, jeżeli pojawi się jakiś problem. Więc ja też tak nie śledzę innych, bo to też jest dla mnie, mi nie pomaga. O, także te 3 grupy to wiem, że są. Dobra, tak, od Elwiry Dobrzańskiej. Jak udało jej się pogodzić pracę z życiem rodzinnym, pracując w domu? Tak. Czy się udało? To jest pytanie do mojej rodziny. Żartuję. Jak się udało? Proszę? Jak się udało? Jak się udało? Chyba właśnie zachowując taką zasadę, przynajmniej ona jest u mnie, że po mojej pracy i po przyjściu moich dzieci jest czas po prostu dla nas. I to jest tak, że ja nie siadam do komputera, chyba że jest jakaś awaria, wiadomo, ale to jest czas, który po prostu spędzamy razem. I do momentu, zdarza mi się czasami już rzadko wieczorami, a jeżeli już po prostu muszę coś zrobić, tak jak dzisiaj, ale dla mnie właśnie ta rodzina zawsze była bardzo ważna i też tak układam sobie swoją pracę, żeby być z nimi jak najwięcej. A dlatego też zrezygnowałam z weekendów, co było dość trudne. Długo miałam chociaż jeden dzień w tygodniu, no bo to jest tylko godzina, dwie, ale też zobaczyłam, że jednak minimalizowanie pracy w weekendy z czasem, wiadomo, bo też na początku chcemy złapać tych zleceń jak najwięcej. Więc też mi się wydaje, że każda rodzina jest inna i na przykład u nas jest tak, że mój mąż
też ma firmę, więc my czasami możemy zrobić sobie weekend w środku tygodnia, tak? I to też jest warto spojrzeć po prostu na to, jaki jest tryb w rodzinie i żeby znaleźć ten czas razem. I też chyba wydaje mi się zrzucenie z siebie takiego przymusu, że trzeba coś szybko klientom. Podam przykład jeszcze tak szybko sesji świątecznych, gdzie kiedyś jak robiłam sesję w domu, to obiecywałam, że prześlę je na pewno wszystkie. I było tak, że 22 grudnia czy 23 grudnia zamiast być z rodziną, ja jeszcze siedziałam w komputerze, żeby uszczęśliwić innych. Mhm. I w tym momencie mam już po prostu komunikat na stronie i też informuję moich klientów, że po prostu sesje wykonane po jakimś dniu będą oddane po świętach. I co jest piękniejsze, moi klienci mówią, oczywiście, spędź ten czas z rodziną. I dla nikogo to nie jest zaskakujące, tak? Więc jak gdyby klienci, którzy chcą mieć produkty na święta, omawiają się wcześniej, a ci, którzy chcą mieć po prostu pamiątkę. Także też myślę, że my musimy sami dać sobie po prostu przyzwolenie na to, że jesteśmy też rodzicami, żonami, mężami. Warto być asertywnym też. Dokładnie. Kolejne pytanie, tutaj od Aleksandry Białek, Marika, strona internetowa i celnik. Jak zacząć, do kogo udać, jak samemu ciężko? U kogo stronę internetową, tak? Czy jak chcę? Jak, tak, jak przygotować stronę internetową i cennik? Mhm. To jest bardzo. Cennik to jest akurat bardzo obszerne pytanie i cały kurs mam o tym, jak to zrobić. Pokrótce. Warto masz produkt taki, tak? Mam produkt taki. Warto poznać swój, dla mnie, to co jest clue, od drugiej strony. Jakie mamy koszty? Ile musimy tak naprawdę, jeżeli to jest jedyny nasz zarobek, jedyna nasza praca, no to ile musimy z tej fotografii tak naprawdę zarobić na pół z współmałżonkiem, jeżeli takowy jest. Albo jeżeli mamy etat, no to ile musimy sobie dorobić, żeby po prostu nam to miało to po prostu sens. I to jest jedna rzecz. Dwa, poznanie też na przykład roboczo godziny, czyli cennik, a powinien też się opierać o to, ile zajmuje nam, ile tak naprawdę kosztuje godzina naszej pracy. A to liczymy w ten sposób, że bierzemy cenę, która aktualnie jest i dzielimy ją przez ilość godzin, którą zajmuje nam całe zlecenie od A, czyli od kontaktu z klientem, przez całą sesję, całą dalszą pracę, po oddanie zdjęć. I jak gdyby to też fajny jest taki, to jest czasami kubeł zimnej wody, bo się okazuje, ja dlatego zrezygnowałam ze ślubów, bo stawka była kilka razy mniejsza niż za rodzinne. Wtedy się okazuje, czy to w ogóle ma sens. Czy nie lepiej pójść pracować w sklepie, czy gdzieś po prostu, no wiadomo, tak? Po prostu nagle się okazuje, że ta stawka jest być może za mała, więc to jest jako taki czujnik tak naprawdę do tego, czy ta stawka po prostu ma sens, czy nie. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to wydaje mi się, że jeżeli jesteś na początku drogi, to tak naprawdę warto postawić jakąkolwiek stronę, wizytówkę, która będzie po prostu ozdabiały twoje zdjęcia, bo strony internetowe kosztują naprawdę od niewielkiej kwoty po bardzo dużo. I moja strona, którą być może widzicie, odwiedzicie, była zrobiona po 5 latach. Kosztowała sporo, ale ona była zrobiona po pięciu latach, gdzie ja już byłam świadoma, jakim jestem fotografem, czego chcę, jak ma ta strona wyglądać. Miałam wcześniej jedną, która pierwszy nie działała na telefonach, więc była do niczego, no ale coś tam jednak przyniosła. Mhm. Potem była druga, która też nie była z górnej półki, żeby też nie przeinwestowywać. Ważne jest, żeby ta strona była, niech ta domena na siebie pracuje. To tak pokrótce. Okej, okay, to kolejne pytanie od Kacpra Jóźwika. Skąd zdobyć pierwszych klientów, kiedy nie można oprzeć się na marketingu szeptanym? Mm-hmm. Z mojego doświadczenia znajomi mają znajomych. Mi bardzo pomogli znajomi, którym zrobiłam sesje po prostu bezpłatne, takie jak chciałam pokazywać, bo to też jest bardzo ważne, żeby te pierwsze, które chcemy pokazać, były tym, co chcemy robić, nie przypadkowymi zleceniami, tylko właśnie tym, co chcemy zrobić, więc można czy udać się na jakieś warsztaty, czy można właśnie gdzieś kogoś zaprosić w miejsce, które my wybierzemy, które gdyby nam posłuży. I ja uważam, że znajomi mają znajomych i warto tych znajomych doceniać, bo oni nam pomogą, jeżeli tylko ich poprosimy, oni pokażą te zdjęcia i puszczą je dalej. Można tak naprawdę, no ja tego nie robiłam, no ale można tak naprawdę poprzez Instagram i po lokalizacji na przykład poszukać klientów, gdzieś po prostu kogoś
no nawet skomentować, tak, czy po prostu kogoś z najbliższego otoczenia, bo to też zależy, czy jest mniejsze miasto, czy większe, to też te, wydaje mi się, sposoby są troszeczkę inne. Mhm. Ja tego też nie robiłam, ale wiem, że są fora, gdzie można się ogłosić, aczkolwiek ja nie wiem, no to jest też kwestia tej decyzji, czy my byśmy sami chcieli na przykład fotografa z takiego ogłoszenia, czy nie, czy bardziej po prostu krok po kroku pracować i uważam, że to, co działa w ogóle, to takie sprawienie trochę wrażenia, że jesteśmy zajętymi osobami, w sensie, że dużo się u nas dzieje i potencjalny klient nie musi wiedzieć, że to są sesje bezpłatne, tak? Że to są, no, że to jest nasz przyjaciel, rodzina, tylko gdzieś, jeżeli zaczniemy być aktywni, po prostu zaczniemy działać. Tak, to ci klienci się, tak, i ci klienci się po prostu zaczną pojawiać. A jeżeli nasz Instagram, czy medium społecznościowe inne ma ostatni wpis z lipca, no to potencjalna osoba nie wie, tak, czy tam się coś dzieje, czy więc to są takie moje podpowiedzi. Okej. To mamy kolejne pytanie od Kasi Godziewskiej. W co najlepiej zainwestować na początku swojej drogi fotograficznej? W sprzęt, w szkolenia? Nie lubię tego pytania, dlatego że jest bardzo indywidualne i jak ja bym patrzyła na siebie, ja zaczynałam z amatorskim sprzętem, Canonem 650D, dlatego by po prostu z takim sprzętem zastali mnie klienci i zanim zarobiłam na sprzęt, bo też miałam taką zasadę, że nie chciałam zadłużać się bez sensu, to też trochę minęło. Natomiast ja wtedy postawiłam na szkolenia i warsztaty u osób, które ceniłam, które były dla mnie wartościowe. Poszłam na kurs Photoshopa, bo chciałam to chciałam po prostu poznać i jak gdyby dla mnie to było na tamten moment też ważne. A sprzęt u mnie przyszedł z czasem. I ja jestem po prostu minimalistą sprzętowym i też uważam, żeby się po prostu... To są drogie rzeczy, i jedno i drugie, ale mam wrażenie, że klient też nie do końca czuję ten sprzęt. Klient nie do końca rozpozna, czy to jest wody z najwyższej półki, czy nie, ale zobaczy, czy mu się podoba emocje złapane, czy podobają mu się kolory, czy czuje klimat. Mhm. Takie jest moje doświadczenie, ale to nie jest tak, że wiecie, nie traktujcie tego wszystkiego zero-jedynkowo. To jest taka moja po prostu subiektywna... ja tak zrobiłam, u mnie to zadziałało, ale jeżeli czujecie inaczej, to też róbcie po prostu w zgodzie ze sobą. I warto jest po prostu próbować właśnie różnych rzeczy. Jest też niesprawiedliwe, co nam. Dokładnie. W naszym przypadku konkretnie. Dokładnie. A też mówię, w tym momencie jest tak, że dużo ludzi dostaje dotacje, czy przychodzi do mnie na warsztaty i ma lepszy sprzęt niż ja. I jak gdyby, no tak jest, że ten sprzęt jednak trochę nas tak, rynek nas troszeczkę tak motywuje i każdemu się wydaje, że musimy już ten sprzęt ciągle wymieniać, ulepszać. Wiadomo, jest to narzędzie pracy, ale też miejmy klientów, moim zdaniem, żeby to miało sens, a nie... się okupimy w najlepsze sprzęty i klientów nie będzie, tak, bo nic za tym nie stoi. Okej, to kolejne pytanie. Od Natalii Paszkiet. Jak sobie pani radzi na sesjach plenerowych w brzydką pogodę? Sesje są przesuwane na inny termin? Jezu, pani, proszę bez pani. wiecie co, ja nie robię zdjęć jak pada, no to wiadomo, ale jeżeli jest pochmurny dzień, i jeżeli mam luz w grafiku, bo to też zależy od tego, ja czuję, że na przykład klient, nie wiem, martwi się, że dziecko mu się przeziębi. Jeżeli ja mogę sobie pozwolić na to, żeby tę sesję przesunąć, to ja to robię. Dlatego, że wychodzę z założenia, że komfort mojego klienta jest najważniejszy. I zauważyłam to, że klienci są bardzo też wdzięczni, że ja no nie robię problemów. Ludzie mają różne historie, dzieci mają różne historie zdrowotne i oczywiście to jest, ja tego też nie mówię głośno, tak? Nie mówię tego, żeby każdy mógł sobie te daty zmieniać, natomiast w indywidualnym kontakcie, jeżeli widzę, że jest jakiś niepokój, a ja mam też możliwość, bo to też wiadomo, że no latem rzadko jest tak, jeżeli jest pochmurny dzień, to ja klientom tłumaczę, pokazuję zdjęcia, bo klient nie jest świadomy, że brak słońca nie jest przeciwwskazaniem. Brak słońca jest świetną tak naprawdę też pogodą do tego, żeby zrobić ładne zdjęcia. Więc ja pokazuję, jak wyglądało na przykład w tym miejscu, w którym mamy się udać, sesja bez światła. I latem, kiedy jest ciepło, to raczej nie przesuwamy, tylko wykonujemy. A już zimą, kiedy na przykład, nie wiem, jest taki bardzo wietrzny dzień no klienci są, nie wiem, dziecko jest po chorobie czy coś, to ja jestem otwarta na przesunięcie. Okej.
To kolejne pytanie od Karoliny. Dobrze, ja tego nie widziałam, tych pytań, bo... Jest sporo. Jak długo zajęło Pani stworzenie marki osobistej? Spójnej marki osobistej, o. Nie wiem, ile czasu, bo to jest chyba też subiektywne. Mhm. Ja miałam poczucie, że tak po 2 latach wychodzę na to, co bym chciała. Wcześniej to było takie trochę błądzenie, aczkolwiek zawsze gdzieś te moje kolory były, wydaje mi się, bazowały na ciepłych barwach, to znaczy to na pewno, ale gdzieś nuta pastelowo-brązowa zawsze była, więc jak ja patrzę dzisiaj na te moje stare zdjęcia, to też nie do końca, znaczy widzę progres, wiadomo, ta obróbka też się zmieniła, jest bardziej kontrastowa, ale te kolory gdzieś zawsze były podobne. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Wydaje mi się, że ja sama tak czuję, że tak od, nie wiem, 5 to jest taki czas, kiedy ja już jestem też świadoma tego, że tak chcę, żeby wyglądały moje zdjęcia. Mhm. Jeżeli już chcę sobie coś potrenować, pozmieniać, to robię to na własnych prywatnych, a nie na zdjęciach klientów. Okej. Pytanie od Hansa. W jakich godzinach najlepiej wrzucać posty? To jest pytanie. To zależy od grupy docelowej, która jest akurat twoją grupą docelową, bo wydaje mi się, że... Znaczy ja powiem wam tak, ja też staram się nie być podporządkowana tym takim wytycznym, bo też widzę, że czasami jest tak, że czegoś nie zrobimy, bo trzeba wrzucić o tej godzinie i nie wrzucamy i mijają kolejne dni i nic się nie dzieje, więc żeby też nie być takim niewolnikiem tych mediów społecznościowych, aczkolwiek jest zależność, widzę to po swoich po prostu też reakcjach, u mnie najlepiej sprawdzają się godziny wieczorne, jakaś 21 nawet, 21 z kawałkiem, mam wrażenie, że wtedy wszystkie mamy albo uspiają dzieci i są w telefonach, ale wydaje mi się, że o innych porach są na przykład fotografowie ślubni, tak, czy klienci fotografów ślubnych na przykład, to jest, może w drodze do pracy, jak jedą autobusem, metrem, nie wiem. Mi się sprawdza wieczór i już gdzieś tego się w miarę trzymam, ale też nie zawsze. Czasami wrzucam rano, najrzadziej w ciągu dnia. To właściwie w ogóle nie wrzucam już. Myślę, że ja też tak myślę, że rano, właśnie z samego rana, ta 7, 8, dobrze działa? Tak. W trakcie tego, jak przykład jadą do pracy, zdarza się, że klienta korzystają z telefonu, no i wieczorem. Tak, wieczór jest chyba takim. W środku dnia to też wydaje ja mi kiedyś, się. Ja kiedyś rzucałam 18-19, bo tak mi się wydawało, że to będzie lepsza pora pod mamy małych dzieci, ale nie, jednak chyba ta 21 mi się bardziej sprawdza. Okej, to ja mam jeszcze tutaj pytanie od Kacpra Jeźwika. Jaki jest najlepszy sposób do znalezienia klientów za pomocą Instagrama? Posty i stories, czy może jeszcze promocja reklam? Powiem wam tak, ja promocji reklam w sesji właściwie prawie w ogóle nie robię, bo wychodzę z założenia, że to jest długofalowa tak naprawdę decyzja klienta. To nie jest kupno książki, że ktoś zobaczy reklamę i kupi, bo jest po prostu to produkt tego typu, tylko to jest usługa, do której się dojrzewa, więc ja nie do końca jestem za reklamami, natomiast bardziej bym postawiła na to, żeby ten nasz profil był wartościowy, ale poprzez Instagram dobrze jest właśnie też wyszukiwać klientów. Jeżeli mamy na to oczywiście czas, to idealnie byłoby gdzieś po prostu zaangażować się w poszukiwanie w ten sposób, zaangażować się w konta, które mogą nam przynieść klientów. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy fotografami rodzinnymi, no to konta, gdzie mogą być przyszłe mamy na przykład, tak? No tylko to jest po pierwsze czasochłonne, po drugie, no to musi być szczere, to nie może być udawane. To nie może być udawane. I ja mam osobiście z tym problem, bo ja gdzieś bardzo mało się angażuję, wydaje mi się, tak zupełnie tematy gdzieś daleko idące, ale też na przykład, nie wiem, podróże są dla mnie takim tematem, gdzie gdzieś tam lubię sobie skomentować, bo lubię tak jeszcze obserwować, no i też sobie myślę, no może tam ktoś będzie potrzebował kiedyś fotografa rodzinnego. Także to w ten sposób wygląda. Okej, okay, to jeszcze czekam, bo jeszcze chyba jeszcze będzie jedno pytanie. Tak więc już moment. Spokojnie. Bo tutaj one są podsyłane. Także jeszcze kilka.
Okej. Dobra, to jeszcze dwa pytania. Czy zdarza Ci się nadal, że klient negocjuje ceny? Już właściwie nie. I myślę, że to już jest po prostu dotarcie do takiego klienta docelowego, ale również to, co polecam, to sobie, może inaczej, zajrzyjcie sobie do mnie na stronę. Jest pewna rzecz, której być może nie macie oprócz cennika, która pomaga mi, że klient nie negocjuje ceny. Zróbmy tak, żeby nie było tak łatwo. I to jest coś, co zmieniło tak naprawdę też moje poczucie odnośnie mojego cennika i też widzę, że te negocjacje się już nie pojawiają. A jeżeli się pojawiały, nie wiem, jeszcze z rok temu, to ja tak naprawdę warowałam po prostu, jeżeli miała być niższa cena, to zawsze się zastanawiałam, co ja będę miała z tego, tak? Czy jak gdyby samo obniżenie ceny nie jest dla mnie żadną korzyścią, tak? No bo, więc ja na przykład obniżałam liczbę zdjęć, tak naprawdę w pandemii się działo, kiedy ktoś chciał kupić zaproszenie, ale na przykład znegocjował cenę, że może niższa cena, bo jest jak jest, wiadomo, takie czasy, to ja się zgadzałam, ale mówiłam, no dobrze, to będzie okej, ale będzie też mniejsza liczba zdjęć. No i jak gdyby wszyscy byli zadowoleni, więc to też polecam w ten sposób się do tego podchodzić, żebyśmy my zobaczyli, czy my będziemy mieli z tego, co my będziemy mieli z tego, bo jeżeli jest super zlecenie, no to i my się czujemy z tym okej, to jak najbardziej. To jeszcze, czy lepiej jest, kiedy klient płaci przed czy po sesji? Wiesz co, znaczy to też zależy, czy jesteśmy nastawieni na gotówkę czy na przelewy, bo to też jest bardzo ważne. Ja nie chcę wejść w kasę fiskalną, więc u mnie są przelewy i to się u mnie też zmieniło. U mnie płatność jest w dniu sesji, bo kiedyś było po wyborze zdjęć, ale to się po prostu bardzo przeciągało i ta, że tak powiem, płynność finansowa nagle no, była rozciągana w czasie, a ZUS trzeba zapłacić, inne rzeczy trzeba zapłacić i stwierdziłam, że tak jest po prostu fair. Ja wykonałam swoją, dużą część swojej pracy, klient wybiera i ja od razu im wtedy mogę przygotować. Już nie muszę jak gdyby potem prosić się, w ogóle najgorsze jest proszenie się o pieniądze, kiedy wykonało się swoją usługę i to wydaje mi się, że jest takie naturalne. Okej, okay. Tak, jeszcze od Magdaleny Przywódzkiej. A jak dobierasz hasztagi pod swojego wymarzonego klienta? Wchodzę w jego głowę i zastanawiam się, gdzie on jest, których hasztagów może używać. I to jest taki też klucz do tego, żeby skupić się na tym, gdzie ten klient, w jakim on jest hasztagu. Bo często jest tak, że wybieramy hasztagi, które są pod innego fotografa, pod fotografów, ale jeszcze nie daj Boże, są to anglojęzyczne, które jeżeli nie szukamy klienta z zagranicy czy anglojęzycznego, to używanie ich dla mnie jest no, bez sensu, bo no, to jest darmowe dotarcie do klientów, tak, hasztagi, więc najlepiej je wykorzystać po prostu świadomie, więc wejść w głowę klienta, w których on hasztagach jest, co on tam na tym Instagramie robi, czego szuka. To się super. Bardzo taki profil klienta ogólnie i zastanowić się właśnie, jakie ma zwyczaje, w jakich porach, gdzie jest, tak, co robi, żeby jak jest też, tak? Tą strategię instagramową dostosować. Czyli myślę, że najważniejsze jest właśnie zrozumienie, do kogo konkretnie chcemy dokładnie docierać. Dokładnie jakie tak. Jakie ma nawyki, zainteresowanie i tak dalej. Dokładnie tak. Okej, okay, to ostatnie pytanie od Magdaleny Rejek. Jak wygląda kwestia negocjacji surowych zdjęć? Czy są zapytania? Jak to wyjaśnić klientowi? Nie ma już w tym momencie. Ja mam też zapis na stronie, że po prostu nie oddaję surowych zdjęć. I powiem Wam, że to jest temat, który często wracał jak bumerang. Mam wrażenie, że jak to jest już zapisane, to jakby stało się takie bardziej, już stało się po prostu taką zasadą. Ja właśnie używam stwierdzenia, bardzo Wam polecam. Mam taką zasadę, że nie daję na przykład surowych zdjęć. To jest moja zasada i jak gdyby zasada mi się, no nie negocjuję, to jest zasada i jak gdyby nie chcemy łamać swoich zasad. Ja też często mówię o byciu fair wobec innych klientów, że bardzo bym nie chciała, żeby ktoś inny się po prostu, no gdyby się na przykład dowiedział, to by poczuł się no nie fair, tak, jeżeli jest to jedno na przykład środowisko. Jeden ktoś dostał zdjęcia, a ktoś nie. Można wyceniać. Ja uważam, że jeżeli ktoś nie wiem, czuje się z tym w porządku, to nie widzę problemu, żeby na tym zarobić. Aczkolwiek chyba lepiej już przez jakiś filtr po prostu przerzucić, żeby to nie była taka czysta surówka, bo pewnie się bardzo różni od zdjęcia, które potem
jest finalnym produktem. No dobra, to w takim razie to już wszystkie pytania. Więc Marika, bardzo dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie i właśnie. Dziękuję również. Myślę, że ta rozmowa naprawdę była bardzo wartościowa dla wszystkich uczestników. A z tego, co widziałam, to ponad 120 osób było tak cały super. Czas. Myślę, że to bardzo, bardzo sporo. Więc życzę Ci powodzenia w wszystkich Twoich planach, w osiąganiu kolejnych celów i po prostu trzymamy kciuki za wszystkie Twoje plany. Bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę. To są takie wychodzenia ze strefy komfortu, te live'y dla mnie, więc też się cieszę, że mogę raz na jakiś czas się przełamać, dokładnie. Dziękuję bardzo. I też wszystkiego dobrego. Oby się Fotonesto rozrastało. Dzięki bardzo. No i tak jeszcze tutaj jest taka kwestia organizacyjna, no to z Wami widzimy się już za tydzień w tej samej porze na kolejnym webinarze, tym razem z Martą Woźną, z którą porozmawiamy o tym, jak wykorzystać social media do promocji biznesu fotograficznego. Widzę, że dużo pytań było właśnie z tym związanych też dzisiaj, także zapraszamy Was na live'a, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. No i dziękujemy za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia za tydzień. Dzięki, do zobaczenia.